Miejsce ogrodnicy podjęli trzecią próbę zasadzenia dębu na rondzie obok palmiarni. Dotychczas dwa drzewa nie przyjęły się w tym miejscu. Kiedyś gości witał w tym miejscu wielki napis Wałbrzych ozdobiony kwiatami. Po przebudowie ulicy Wrocławskiej, zgodnie z wolą mieszkańców, zdecydowano się posadzić dąb, symbol miasta widniejący w herbie. Niestety, dotychczasowe próby posadzenia drzewa nie powiodły się i dwa dęby uschły w ciągu ostatnich 2 lat. Mamy nadzieję, że ta trzecia próba posadzenia dębu na rondzie przy wjeździe do Wałbrzycha zakończy się powodzeniem. Jak mawiają, do 3 razy sztuka. Tym razem drzewo pochodzi z Polski. Jest ono swoim wiekiem i wymiarami zbliżone do tych, które już były sadzone, ale została zmieniona pora. Tym razem dąb został posadzony właśnie w maju. Liczymy na to, że pomoże to drzewu się zaaklimatyzować. Wiemy, że nie jest to łatwe miejsce z tego względu, że jest tam duży ruch samochodowy, jest ono mocno eksponowane, również jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. Jednak mamy nadzieję, że tym razem nasza próba się powiedzie i że drzewo będzie cieszyło mieszkańców, zarówno tych, którzy wjeżdżają, jak i wyjeżdżają z naszego miasta. 2 lata temu za 8-metrowe, około 30-letnie drzewo zapłacono 25 tysięcy złotych. Dotychczasowe wymiany odbyły się w ramach gwarancji, dlatego miasto nie poniosło na razie dodatkowych kosztów.